Piątek, 10 stycznia 2003 roku. Gdyby zdecydowała się na poranny lot z Hitrą do Malagi, byłaby już dawno na miejscu, w Gibraltarze. Pogoda w brytyjskiej enklawie na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego była zapewne lepsza niż w Londynie, gdzie od rana mgła nie tylko nie opadła, lecz nawet jeszcze bardziej zgęstniała. Teraz, kiedy spotęgował ją wczesny zimowy zmrok, miasto pogrążyło się w nieprzeniknionej masie, która zdawała się pochłaniać wszystkie światła, a nawet ruch i dźwięki. O tej porze w Gibraltarze ogniście czerwona tarcza słońca spadała z pastelowego nieba wprost do ciemno-niebieskiego morza, a na firmamencie zapalały się pierwsze gwiazdy. Prawdopodobnie nawet jeśli nie, nie miało to w tej chwili znaczenia. Najważniejsze, że już by tam była. Gdyby nie wybuch płaczu i załamanie nerwowe Jeffa poprzedniego wieczoru, mogłaby zgodnie z pierwotnym planem polecieć przed południem. Musiałaby bardzo wcześnie wstać, żeby być na czas w Londynie, a to by oznaczało, że wynajęta na następne trzy dni pielęgniarka musiałaby podać Jeffowi śniadanie ale wszystko zostało omówione. Rezolutna opiekunka obiecała przyjść punktualnie. Proszę się o nic nie martwić, panno Dawson. Może pani spokojnie wyjechać, a my ukołuszemy dziecko do snu. Później zrozumiała, że przez cały czas podświadomie spodziewała się załamania Jeffa. Zbyt spokojnie przyjął jej zapowiedź wyjazdu na trzy dni do Gibraltaru. Nie był zadowolony, podszedł jednak do tego całkiem dojrzale.